Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym piątkowym Keto Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Oczywiście zachęcam do dalszych pytań, no bo bez Was tych odcinków i tej serii nie będzie, ale nie ma co czekać, bo wciąż pytań jest całkiem sporo. Przypominam, że jeżeli ktoś nie lubi mojego zbyt długiego gadania, to może rozwinąć sobie opis filmu i tam macie konkretne minuty z pytaniami i jeżeli sobie klikniecie, to od razu przejdziecie do mojej odpowiedzi. Zaczynamy dzisiaj od pytania od Jolanty. Witam, a co jeśli mam wyciętą tarczycę? Czy mogę stosować tą dietę? Byłam na różnych dietach, a na tej jestem drugi miesiąc i bardzo dobrze się czuję, stosując keto. Droga Jolanto, tak, mając wyciętą tarczycę możesz stosować keto. I to jest odpowiedź krótka, a odpowiedź troszkę dłuższa jest taka, że to wszystko zależy od tego, jak keto prowadzimy. Po pierwsze, keto według mnie nie jest tylko dietą, tylko wymaga również pewnych zmian i w naszym stylu życia. I będzie to na plus. Po drugie, jeżeli keto jest dobrze zbilansowane, to jak najbardziej będzie to zdrowy styl żywienia i nie uważam, że jest jakimkolwiek przeciwwskazaniem w pewnych problemach zdrowotnych czy jednostkach chorobowych, wręcz może nam pomagać. Jeżeli chodzi o wyciętą tarczycę, to ja chyba miałam 2 albo 3 podopieczne, które właśnie nie miały tej tarczycy i zazwyczaj naprawdę ketoza w wielu sytuacjach po prostu pomaga i poprawia jakość życia, więc jak najbardziej uważam, że tak, pod warunkiem, że dobrze ją prowadzimy, bo dobrze wiecie, że zawsze można narobić dużo głupot, nawet przy najbardziej po prostu fantastycznym programie żywienia. Pytanie od Agnieszki. Mam pytanie, czy alkagen jest dobrym suplementem na keto? Alkagen jest suplementem, który, jak przeczytałam, ma zapewnić nam równowagę kwasowo-zasadową i według mnie to jest totalny mit. I tutaj, Agnieszko, jeżeli chcesz poznać oczywiście moje zdanie w tej kwestii, to odsyłam Cię do filmu odnośnie właśnie tej kwasowej i zasadowej równowagi. Moim zdaniem wiele firm suplementacyjnych chciało zarobić i dlatego właśnie ta równowaga kwasowo-zasadowa. Nasz organizm jest fantastycznie wyszkolony pod tym kątem i trzyma odpowiednie pH w danym narządzie takie, jakie jest mu potrzebne. Jeżeli byłyby duże rozbieżności, to wtedy po prostu byśmy umarli, a do tego nie dochodzi. Więc raczej zakwaszenie żołądka ok, jest na plus i rzeczywiście to warto robić u większości osób, jeżeli on jest niedokwaszony. Natomiast zakwaszenie organizmu dla mnie jest to mit. Alkagen ma w sobie magnez i potas, więc będą to elektrolity, no, które nam na keto jakby się przydadzą. Więc jeżeli chcesz stosować, dobrze się czujesz, jakby ok. Natomiast moim zdaniem same elektrolity w zupełności wystarczą. Zofia pyta, strączki na keto, czy mogą być dobrym źródłem węglowodanów na keto, jeśli chce się zwiększyć je do 50 g na dobę? Droga Zofio, i tu w ogóle mówię do wszystkich, bo za chwilę być może ktoś mnie w komentarzu ukrzyżuje, że ja powiem, że można jeść strączki. Bo już kiedyś mówiłam o ładowaniu, na przykład, zresztą niejednokrotnie, o ładowaniu węglowodanów ryżem czy ziemniakami i są osoby, które twierdzą, że to jest największe zło świata. Słuchajcie, kochani, ja jestem na keto i ten kanał jest ostatnio głównie o keto. Natomiast to nie znaczy, że ja uważam, że to jest jedyny dobry styl żywienia i nienawidzę takiego w ogóle podejścia, ani dietetycznego, ani podejścia do życia, które jest takie dogmatyczne i po prostu sekciarskie wręcz bym powiedziała, bo okej, jednej osobie ziemniaki służą, drugiej nie. Czy ziemniaki mogą mieć różnego rodzaju w sobie pestycydy? Oczywiście i je mają, ale tak samo je ma sałata, którą można jeść na keto i tak samo je ma kurczak, którego jemy na keto, więc według mnie po prostu popadanie w skręcie jest bez sensu. Więc wracając do pytania Zofii, tak, uważam, że możesz jeść strączki na keto, jeżeli Ci to służy i się z tym dobrze czujesz. Niektóre osoby nie będą się dobrze czuły po strączkach. Ja osobiście ze strączkami nie przepadam, chociaż fasolka na przykład szparagowa, którą w moich przepisach znajdziecie, uważam, że jest jak najbardziej keto. I w ogóle fasolka szparagowa nie do końca jest strączkiem. Dlatego to, jeżeli pytasz o fasolkę, to w ogóle super. Natomiast pozostałe strączki, jeżeli Ci jakby nie masz z nimi problemów, to myślę, że będą w porządku, tylko jeżeli chcesz dobijać tylko do 50 g węglowodanów, to naprawdę tych strączków musisz zjeść bardzo mało. Bo z tego, co się orientuję, to 100 g strączków to już jest
powyżej 50 gramów węglowodanów, dlatego też no, jest to duża jakby zawartość. Do 50 gramów węglowodanów tak naprawdę jesteśmy w stanie dobić bez strączków, a tylko bazując na tych bardziej ketogenicznych, powiedzmy, warzywach. Ale jeżeli się z tym dobrze czujesz od czasu do czasu, ja też u mojego taty, który jest fanem bobu, jak jest sezon, to zjem trochę bobu i jest w porządku, także tutaj jak najbardziej. Pytanie od Zuzi jest trochę dłuższe, dlatego muszę się napić. W ogóle polecam Wam yerbę jako zamiennik kawy. Jest mega. Mam pytanie dość nietypowe. Ważę 66 kg przy wzroście 176. Nie mam nadwagi ze względu na wiek i ciążę. Mam spory tłuszcz brzuszny. Czemu sprzyja praca siedząca? Przeszłam na keto nie po to, żeby się odchudzać. Ponieważ jednak ten tłuszcz brzuszny jest już bardzo wyeksponowany, zdecydowałam się na lipolizę iniekcyjną. I teraz, czy lipoliza pomaga w ketozie, na przykład rozbijając tłuszcz na cząsteczki kwasów tłuszczowych? Dobra, trochę tutaj skracam. Czy przeszkadza ketozie, rozbijając tłuszcz na glukozę, przez co podniesie mi się poziom insuliny i wypadnę z ketozy? Dodatkowo zaleceniem przy lipolizie iniekcyjnej jest zmniejszenie spożywania tłuszczy. Zakładam, że to zalecenie dotyczy osób na zwykłej diecie. Więc Zuziu, i tak jakby trochę podsumujmy to pytanie. Pytanie jest o to, czy ta lipoliza iniekcyjna i keto to jest coś, co się gryzie, czy może ze sobą współgrać. To, że jest zalecane zmniejszenie spożywania tłuszczów, to ogólnie przy, jakby wiecie, wielu zaleceniach to spożywanie tłuszczów jest no, niedoradzane. Natomiast ja nie jestem tutaj specjalistą w tym temacie i pewnie, żebym Ci mogła odpowiedzieć tak w 100% rzetelnie, na 100% i nie tak ogólnie, jak zaraz odpowiem, to musiałabym na to poświęcić dużo czasu. Natomiast ta lipoliza iniekcyjna, w ogóle lipoliza jest rozpadaniem się właśnie tłuszczu w naszym organizmie, rozbijaniem tych kwasów tłuszczowych i jest to normalne zjawisko, które na keto wręcz zachodzi zazwyczaj lepiej i efektywniej, no bo jeżeli mamy tkankę tłuszczową w nadmiarze, to po prostu ją rozbijamy i później spalamy w postaci energii i wytwarzamy ciała ketonowe. Natomiast lipoliza iniekcyjna jest takim zabiegiem, który polega na wprowadzeniu za pomocą zastrzyków substancji powodującej właśnie likwidację komórek tłuszczowych. I teraz uwaga, co jest istotne. W rezultacie komórki ulegają rozpuszczeniu, uwolnione tłuszcze są rozkładane w procesie przemiany materii i wydalane z organizmu. Czyli trochę lipoliza działa jak keto, mogłabym tak powiedzieć. I według mnie nie ma tutaj przeciwwskazań pod kątem keto, natomiast to jest zupełnie jakby moje prywatne zdanie, jeżeli się mylę, to możecie mi tam napisać w komentarzu, bo może ktoś jest w tym po prostu zakresie specjalistą. Natomiast z logicznego jakby punktu widzenia i takiego no, biochemicznego, to jeżeli wzmacniasz ten proces lipolizy, czyli tego rozpadu tkanki tłuszczowej i z tego organizm w procesie przemiany materii może pozyskać energię, czyli z tych uwolnionych kwasów tłuszczowych, no to nie jest tak, że to jest, wiesz, wydalane z organizmu, czyli w sensie wydalane, że robisz, przepraszam, kupę i to się wydala. My w ogóle większość tłuszczu to wydychamy z naszym powietrzem, to jest taka ciekawostka, więc my to musimy zamienić na energię. I teraz tak, ja nie widzę tutaj problemów z keto, ale jeżeli na tym keto będziesz jadła bardzo dużo tłuszczu w tym samym czasie, to zobacz, jesz tłuszcz, uwalniasz tłuszcz z tkanki tłuszczowej w sposób no, niefizjologiczny, nienaturalny, bo robisz to zewnętrznym zabiegiem i teraz zobacz, masz taki jakby zasób tam tłuszczu, że Ty tego wszystkiego, jedząc bardzo duże ilości tłuszczu, nie jesteś w stanie zamienić na energię, bo tyle energii naraz nie potrzebujesz. Więc moim zdaniem rzeczywiście ograniczenie tłuszczu w takim wypadku, w takim momencie powinno być dobre, no bo tkankę tłuszcz, który spożywamy, też jesteśmy w stanie zamienić na tkankę tłuszczową, więc może się tak zdarzyć, że Ty sobie na keto będziesz dostarczać bardzo dużo tłuszczu, no bo się chcesz zaadaptować do ketozy. Tutaj sobie coś wstrzykniesz i to uwolni kwasy tłuszczowe, więc te uwolnione kwasy tłuszczowe, przypuszczam, że rzeczywiście zostaną jakoś zamienione na energię i spożytkowane, ale te, które zjesz, wejdą Ci w tkankę tłuszczową. Także no, jakby z mojego logicznego punktu widzenia, no to po prostu rzeczywiście uważaj na jakby tą kalorykę diety, bo być może przy lipolizie iniekcyjnej po prostu Twoje zapotrzebowanie kaloryczne będzie dużo niższe, no bo zewnętrznie jakby, tak jakby dostarczasz sobie tych kalorii w taki sposób troszkę inny. No to tyle, trochę zagmatwane to było, ale mam nadzieję, że pomogłam, Zuziu. Pytanie kolejne. Co sądzisz na temat wyciskanych soków w wyciskarce wolnoobrotowej? Chodzi mi o soki zielone z dozwolonymi owocami.
Potem jest kolejne pytanie, zebrałam te wszystkie pytania razem, od Justyny. A jak się ma sok z selera naciowego w adaptacji i czy keto, czy można go w ogóle pić? I pytanie od Iwony, czy na keto adaptacji można pić świeżo wyciskane soki warzywne? Więc drogie chyba panie wszystkie trzy, no teoretycznie można pić soki warzywne, znaczy w ogóle zielone soki z wolnymi owocami, to nie wiem o jakie owoce Ci tutaj chodzi, przypuszczam, że to bardziej chodziło o soki zielone z warzywami, bo nie wiem, z awokado wyciśnięty sok to raczej nie przejdzie. Natomiast tak, po pierwsze uważam, że wyciskane soki w wyciskarce wolnoobrotowej na pewno będą lepsze niż w jakiejś zwykłej wyciskarce. Natomiast tak czy inaczej, w tym co wyrzucamy do śmieci, są najważniejsze rzeczy, które sprawiają, że ten cukier, który jest w tych warzywach i owocach, nie po prostu daje nam po twarzy, tylko rozkłada się wolniej, bo tam jest głównie błonnik. Tam mogą być różne witaminy i wartości odżywcze, które jednak nawet w wyciskarce obrotowej, wolnoobrotowej, po części tam właśnie w koszu zostaną. Więc jakby, jeżeli Ci to smakuje, jeżeli Ci to w jakiś sposób pomaga w funkcjonowaniu, to okej, ale uważam, że zawsze lepiej jest zjeść całe warzywo i już w ogóle nie mówiąc o owocach, bo tu zdecydowanie lepiej jest zjeść cały owoc. Więc no niekoniecznie. Na przykład jeżeli weźmiemy tutaj ten sok z selera, no to sam seler ma trochę węglowodanów i jeszcze pozbawimy go, jakby zawsze wypijemy więcej soku niż jesteśmy w stanie zjeść tego selera naciowego, więc będzie to większa ilość tak naprawdę samego cukru. Więc jeżeli chcesz, to sprawdź sobie, czy Cię to nie wywali z keto. Możesz sobie do tego jak zwykle dodać źródło tłuszczu, żeby obniżyć ładunek glikemiczny. I ja czasem na przykład, jak nawet już mam taki sok, chociaż ja rzadko bardzo robię takie soki, czasem dla moich dzieciaków, bo lubię i gdzieś tam się trochę napiję, to wtedy na przykład do tego biorę sobie łyczek oleju MCT, żeby po prostu ten ładunek glikemiczny obniżyć i tą reakcję wyrzutu glukozy, tą reakcję glikemiczną też jakby spowolnić. Więc no... Ja nie polecam ogólnie soków i nie uważam, że to jest najlepsza opcja, ale jeżeli chcesz, to spróbuj to zrobić tak, żeby Cię po prostu za bardzo ten cukier nie skakał, bo skoki cukru, skoki naszej glikemii w ciągu dnia nie są ani zdrowe, ani nie sprzyjają ketozie. Pytanie od Aleksandry. Czy mogłaby się Pani odnieść do tagatozy? Wydaje mi się, że jest to popularny słodzik wśród diabetyków, ale jednak nadal mało znany w szerszym środowisku. Jak wygląda jego zastosowanie w przypadku diety ketogenicznej? Dozwolony czy raczej unikać? Tagatoza rzeczywiście nie jest póki co zbyt popularna, szczególnie w keto świecie. Ja jej osobiście nie stosowałam, nie próbowałam, natomiast fakty. Tagatoza ma niski indeks glikemiczny. Jest powiedziane, że to jest około 40-60% mniej kalorii niż w cukrze. Co to znaczy? Że ona wciąż ma te kalorie i że ona wciąż ma ten indeks glikemiczny i że ona wciąż jest słodka i będzie powodować u nas może niewielką, ale jednak reakcję glikemiczną. Więc jeżeli ktoś ma duży problem z glukozą, to w sumie, czyli diabetycy, to ja osobiście nie rozumiem, dlaczego miałaby ona być lepsza od na przykład stewii, która no, tego cukru teoretycznie nam nie podnosi w ogóle. Także to jest jedno i na keto no, te skoki glikemii, jeżeli one będą na początku szczególnie, to też nie będzie najlepsze rozwiązanie. Natomiast sprawdzałam w Stanach Zjednoczonych, gdzie zazwyczaj takie rzeczy są wcześniej wprowadzane na rynek i tam są środowiska podzielone. Wśród tych osób, które obserwuję, nie widziałam stanowisko, że tagatoza jest spoko, ale to była chyba też firma, która ją sprzedaje i też słyszałam, że jednak tagatoza wcale nie jest dobrym wyborem. No, według mnie ona nie ma zerowego indeksu glikemicznego, tylko ma niski indeks. Mnie też troszeczkę się nie podoba to, że pod kątem chemicznym tagatoza jest izomerem fruktozy. Ja nie jestem chemikiem i tu Wam przyznaję, ja nie mam po prostu wiedzy w każdym obszarze związanym jakkolwiek z człowiekiem. Niestety, nie, wydaje mi się, że do końca życia jej po prostu nie posiądę w takiej obszernym zakresie, jakbym chciała. Natomiast fruktoza nie jest dobrym cukrem, jeżeli jest wyizolowana. Przyczynia się do stłuszczenia wątroby. Bezpośrednio było badanie, gdzie przez 8 tygodni osoby zdrowe spożywały duże ilości fruktozy i rozwinął się u nich po 8 tygodniach stan przedcukrzycowy. Także fruktoza nie jest dobra. Czy to, że tagatoza jest izomerem fruktozy, no tutaj sprawia, że no, mi się zapala czerwona lampka. Nie jestem przekonana, czy to rzeczywiście będzie tak samo działało jak fruktoza, ale na pewno opinie są rozbieżne. Teoretycznie jest to dozwolony, bezpieczny słodzik. Więc jeżeli chcesz ją stosować, smakuje Ci, to okej, ja osobiście nie stosuję i raczej moim podopiecznym bym jej nie poleciła, bo nie polecam rzeczy, które nie mam pewności, że są po prostu dla nas dobre. Tyle.
Pytanie od Dagmary. Super info. Dziękuję bardzo. To przypuszczam dotyczy filmu wcześniejszego. Pytanie brzmi, jak wytrzymać od 15 do wieczora już bez kolejnego posiłku? Przypuszczam, że Dagmara, chodziło Ci o to, jak wytrzymać od 15 już do śniadania. Jak zaplanować to w pracy? Odkąd odkryłam Hashimoto, jem zdrowo, staram się low carb, wyniki tarczycy się bardzo poprawiły, ale waga stoi mimo treningów. Więc tak, droga Dagmaro, po pierwsze to nie jest tak, że 15 to jest jakaś magiczna godzina i Ty musisz o 15 skończyć jeść. I fajnie jest oczywiście trzymać okna żywieniowe. Niektórzy są zbyt restrykcyjni według mnie w tym temacie, bo duże okno, jakby bardzo krótkie okno żywieniowe, a długi czas niejedzenia może być dla niektórych osób, szczególnie przy autoimmunologiach, jakim jest Hashimoto, dodatkowym stresorem. A tych stresorów i tak organizm ma przy autoimmunologii dużo, dopóki sobie z tym zupełnie nie poradzimy. Więc jeżeli rzeczywiście chcesz skracać to okno, to po prostu daj sobie czas, bo to też wymaga adaptacji Twojego organizmu. Tak samo jak się adaptujemy do ketozy, to też zazwyczaj musimy się adaptować do postów okresowych i do nich przyzwyczajać swój organizm. Natomiast możesz skracać jakby to okno, na przykład jak ono było 12-godzinne, to potem może 9-8, jakby nie od razu, nie wiem, 6 godzin jem i koniec, kropka, to muszę wytrzymać. Nie musisz, jakby na spokojnie, nie wywieraj na sobie takiej dodatkowej presji. Poza tym, jeżeli zjesz pełnowartościowe posiłki, bogate, gęste odżywczo, no to wtedy też dłużej będziesz czuć sytość. To jest kolejna sprawa. I jeszcze piszesz też na końcu, że waga stoi mimo treningów. Przypuszczam, że mimo tego, że te wyniki tarczycy Ci się poprawiły, to jeszcze coś tam jest, co nie jest zaadresowane, a być może po prostu potrzebuje Twój organizm więcej czasu. Jeżeli mamy jakieś problemy hormonalne, nierównowagę hormonalną, to niestety odchudzanie będzie nasz organizm odkładał jako rzecz mało istotną. Tym bardziej, że nasza tarczyca warunkuje tak naprawdę sprawność naszego metabolizmu. Więc musimy najpierw zadbać o bardzo wiele rzeczy, żeby rzeczywiście schudnąć. I tak przynajmniej dzieje się u wielu osób, które po prostu z tą tarczycą mają problem. Ale polecam postarać się jakby zadbać o to wszystko, o tych wszystkich rzeczach, o których teraz mówię, naprawdę będzie kompleksowo w kursie, który w połowie maja się pojawi, Schudnij na Keto. Natomiast też no po prostu czasem trzeba się uzbroić w cierpliwość i cieszyć się tym procesem, zdrowym, dobrym, ketogenicznym jedzeniem, a miejmy nadzieję i tego Ci, Dagmaro, życzę, że po prostu ubytek kilogramów i odchudzanie będzie takim miłym skutkiem ubocznym tego, że dbasz o swoje zdrowie. I myślę, że już ostatnie pytanie na dzisiaj od Iwony. Czy można jeść tofu i tempeh na diecie keto? Tak, droga Iwono, można jeść. I w ogóle, moi drodzy, znowu, po raz kolejny mówię, wszystko można jeść na keto. Jeżeli keto traktujemy jako dietę, jako żywienie, jako styl życia, który wprowadza nas w stan ketozy, czyli to, że w naszym organizmie wytwarzają się ciała ketonowe. Czyli jeżeli na przykład nawet jemy większe ilości węglowodanów, ale w odpowiednim czasie, w odpowiednim timingu, mamy odpowiednią aktywność fizyczną, jesteśmy elastyczni metabolicznie, albo na przykład jemy węglowodany i potem trzymamy postokresowy i po prostu pościmy przez jakiś czas, żeby z powrotem wrócić do ketozy, to jakby jest to jak najbardziej okej. To wszystko też zależy od tego, czy dobrze się czujesz jedząc tofu i tempeh. Są to produkty problematyczne. Jakby no soja jest w ogóle problematyczna, chociaż i tak ta fermentowana no zazwyczaj nie ma aż takich negatywnych skutków na nasz organizm. Natomiast u osób, które są na diecie wegetariańskiej, takie ketotarian, wegańskie keto to w ogóle nie polecam, ale takie powiedzmy wegetariańskie keto, no to rzeczywiście tofu i tempeh mogą być fajnym źródłem białka, więc w takim przypadku uważam, że można to zbilansować i mam podopiecznych, którzy u mnie właśnie takie produkty jedzą, jeżeli bardzo im na tym zależy, bo to nie są jakieś moje może ulubione produkty z wielu powodów. Dobrze, kochani, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Wasze pytania. Kto dobrnął do samego końca, to bardzo dziękuję, pozdrawiam i zachęcam, żeby zajrzeć do opisu filmu, bo tam znajdziecie informacje o nowościach, promocjach, a niedługo już będzie mega promocja i również możecie tam pobrać moje bezpłatne materiały. Bardzo Wam dziękuję za pytania, zachęcam oczywiście do zadawania kolejnych i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam cieplutko razem z Panem Awokado, jak zwykle. Już mi się język plącze, więc czas kończyć. Trzymajcie się ciepło, cześć.